Witajcie mieszkańcy strony Travel w kolejnym odcinku z Harzona 4 na odkacji Kaiser Redux. Jako święta republika kokosowa. Kokosowa republika, muszę znaleźć jakieś fajne jakieś fajną nazwę, bo Heavenly zapewne coś z tym królestwem, tym świętym tutaj. Tylko nie pamiętam, jak ono się nazywało. W takim razie tutaj zaczynamy. Chodzi o to, że w głównej mierze byśmy chcieli ich zaatakować, tylko że jest taki problem, że musimy przejść przez rzekę. Tak, przez rzekę. I rzeka nie jest jakaś trudna dla nas, bo mamy marinesów, tylko że nie mamy tutaj zaopatrzenia. To może być trudniejsze. Na szczęście dosyć szybko budujemy te punkty zaopatrzenia i dzięki czemu nie będziemy mieć aż takiego wielkiego problemu z tym. To, co możemy jeszcze zrobić, to sobie zacząć budować piątki w tych regionach i sobie zdobyć. Tylko że mamy tak dużo fabryk, że dopiero w następnym roku się to porobi. Okej, okay. To w międzyczasie sobie tutaj porobimy inne rzeczy. Myślę, że w głównej mierze, jakbyśmy to zrobili, to byłoby dla nas oczywiście fajne, tylko że koniec końców jeszcze mamy oczywistą rzecz, że tutaj możemy jeszcze pójść w nasze drzewko polityczne, które też ma dosyć dużo bonusów, więc to byłoby też nawet dobra pozycja. Że pójść. Jak na razie niech tutaj się biją między sobą. Ja tak naprawdę nic nie mam do powiedzenia. Mógłbym zacząć wybudować jakiś model statku, żebyśmy cokolwiek mieli, żeby budować to. Ale tak to więcej już nic nie porobię. Okej. Trochę ryżu. I czekamy. No, musimy mieć tutaj zaopatrzenie, bo nie chcę mieć problemu później z przejściem tym. Komuna, oczywiście fajnie było, gdybyśmy ją zaatakowali, Churchill jest tutaj. Gdybyśmy ją zaatakowali w tym momencie, kiedy naprawdę moglibyśmy to zrobić, a nie teraz, jak mają ten rewoltę, która tak naprawdę mało co robi. Więc musimy poczekać. Ten punkt, jak się wybuduje, to na pewno będzie dla nas dosyć dobry boost do tego, tylko że później jeszcze kolej musimy do tego doprowadzić, więc trochę to nam zajmie. Okej. Tutaj się zgódźmy. Coś tam cywilniaczki, no to zawsze coś ciekawego. Tutaj się coś... W jednej chwili trzy państwa zginęły, wow. To rekord. Okej. Jakiegoś gościa możemy też wysłać. Niech tutaj nam robi. Oraz czy możemy department zrobić. To by było dobre. Okej. Na pewno trochę nam to przedłuży, ale jeżeli do 15 to aż tak długo nie. Mam już ten i... O nie zrobimy sobie tak. Jeszcze musimy poczekać, żeby doprowadzić. Mamy punkt, tylko że nie mamy kolei do tego. Jak to wygląda z tym? Oni są w wojnie, my będziemy mogli ich zaatakować. Ale zanim się to stanie, to trochę może minąć czasu. Bo później dostaniemy kory na całą Azję. Więc... No... Trochę musimy poczekać. Okej. Teraz zrobimy w takim razie cały drzewko gospodarcze. Nie, nam się nie śpieszy, bo... Tak, bo trochę jeszcze się pobuduje. To, co moglibyśmy zrobić, to żeby najpierw się zrobiły te koleje. Wow, już trochę dużo tych fabryk mamy jednak. Zrobiły się te koleje i byśmy mogli coś tutaj robić. Oczywiście jeszcze musimy sobie zintegrować Syjan, więc tutaj sobie weźmy to, bo to jest trochę tutaj rzeczy, więc można by było sobie to wziąć.
ale już tutaj sobie patrzymy. No mamy już tutaj zaopatrzenie, więc jest w miarę dobrze. Mamy tutaj lotnisko? Mamy lotnisko. Dobra, jak tutaj mamy, to nie powinno być aż takiego większego problemu. No. I teraz możemy sobie nawet najpierw wybudować kolej, a później dopiero resztę. Więc jeżeli chodzi o kolej, to w sobie o tak wybudujmy tutaj jakieś... Jakoś nie mam tutaj możliwości. Może przez to, że się to buduje teraz, to na razie nie mam, że tutaj jest pod tym, ale nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda. Zawsze jest na środku, więc zgaduję, że tak, to jest. To jest. Economic penetration low. O! O wy! Jak możecie. To nie jest tak, że później będę chciał was zaatakować, ale jak możecie to robić. Okej, okay, dźwięk na samym początku był duży, a teraz Fengyang się przebił przez to i niszczy go. No. Trochę słabo jest. Czy oni mają taką własną czapkę? Nie, to jest po prostu autoritarian democracy. No, Jinx, no jednak słabo. A tak sobie zboostowali się na początku. Okay. Chyba się nam dywizja wystawiła i dołączyła? Nie, niemożliwe. No. Musimy też 60 support equipment. Już ostatnie lecą. Ale tutaj mamy dużo rzeczy, które możemy sobie ulepszyć. Okej, okay, i w sumie już niedługo byśmy atakowali Birmę. No bo już w sumie mamy wszystkie zaopatrzenia. Możemy jeszcze tylko to porobić. I już niedługo będziemy mieć nawet piątkę do nich. Ale jak zwykle, dlaczego oni ciągle tracą? Ja ciągle tutaj daję, ale ciągle tracą tutaj. Nie wiem, jak to się dzieje. Okej. Okay. W takim razie zaczynamy. Powiedz wojnę. Weź wszystko. I atakujemy. No. Oczywiście mają za sobą komunę, ale nie powinno być aż tak źle. Okej, okay. Komuna właśnie whitepisowała w ciągu sekundy. Uwielbiam, kiedy komuna whitepisuje znikąd. Ciekawe, śmieszne by było, gdybym znowu ich zaatakował i byłoby to samo. Że po prostu komuna nie pozwala na to. To wtedy bym wyszedł z frakcji i tyle. Wiem, że wtedy wojna byłaby trudniejsza, ale raczej nie byłoby aż tak źle. Po czym się okazuje, że byłoby. Okej, okay, mamy już dosyć dobrą produkcję. I ostatni fokus. O, i teraz Syberia jeszcze atakuje. I to jeszcze taka dziwna Syberia. Co to jest? O tak, ci. Tuchaszewski atakuje. O, Jezu, Jezus Maria. Dobra, możliwe, że Rosja trochę źle zrobiła. Tutaj strasznie dużo jakichś przełamań takich widzę. Okej, okay. Jak to wygląda? Dobra, już chyba mamy skorowane to. Tak. Więc jesteśmy na lepszej pozycji niż wcześniej. Tutaj sobie robię te rzeczy, ale tak naprawdę nie wiem po co, bo w sumie i tak mamy strasznie dużo gumy. Chyba tylko po to, żeby być na czas z tym. Wygląda na to, że Birma chyba nie jest aż tak... nie jest aż tak dobrze, jeżeli chodzi o jej armię. Ale strasznie, ale to strasznie bym chciał już zaatakować, tylko że jak ci tutaj nic nie robią. W ogóle, czy oni się zawsze tak nazywali, czy oni nie? Chyba nie. Ci i ci zmienili nazwę, a ci to mają wojnę domową. Okej. Okay.
Mamy teraz jakieś bonusiki. Ta, the Coconut King. Tutaj wchodzi. Zjednoczymy religię jeszcze. No, 65. No to już niedługo. No, mamy tutaj już trochę tych rzeczy. Mamy jeszcze to, ale to chyba w tym będziemy mogli zrobić. Okej, i możemy zaatakować. Nie, mamy z nimi pokój. Do którego momentu? Do następnego roku. Jej. A jak to wygląda z tym? Możemy tych wziąć, więc w tym razie w międzyczasie sobie na tych zrobimy. Okej, o Jezus Maria, trochę tutaj jest tego. Chodzi o to, żeby na tych frontach trochę więcej się pojawiło. A to, żebyśmy szybko ogarnęli jakieś takie jeszcze puste frąciki porobimy. No, myślałem, że w tym odcinku trochę więcej sobie robimy. Okej, inwestorzy. Bardzo chętnie, nie powiem. Maksymalny atak. Tutaj, no. Skończyło się na tym, że Fengxiang wygrał. No, ale mamy jeszcze ten armię na dole. Jak to wygląda z tym? No, wy się nic nie zmieniliście. Okej, Niemcy skończyli wojnę. Zdobyli wszystko, co chcieli. Teraz mają tylko z tymi wojnę. No, oni są strasznie na wschodzie, więc zanim się tam coś dojdą, to minie mnóstwo czasu. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj straciliśmy połączenie kolejowe. Co by się przydało. Oraz mamy tak dużo tych, że możemy zacząć za jakąś fajną produkcję, na przykład statków. Tak, tak zrobimy. Dobra, jak to było? Tutaj mamy amtrakowanie, więc pójdziemy na prawo. Nie wiem dlaczego nic się nie łączy, to połączyłem to, a jednak nie chcę tego robić. Okej. Tak, możemy tutaj usunąć. Mamy dwie te same rzeczy, tylko jedną z ikonką, która nie. Tutaj się trochę połączyło tych. Możemy zdobyć, żeby tutaj wszystkie marinesy były. Wtedy będzie trochę szybciej. Nam pójdzie. Tutaj chyba w ogóle nie chcą stać. Uważają, że będzie źle. No i nawet jak to zrobimy, to pójdziemy tutaj, więc nawet trochę pomoże naszym sojusznikom. Ale jak to wygląda z tym? O, mamy już Wargor. Okej, wezwijmy wszystkich. I zaczynamy wojnę. Tak, to będzie dosyć krótka wojna, bo mówią. Okej, co to jest? Push back on to our unique deterioros. Oczywiście, że Way of Coconut jest najważniejszy. Okej, zostaliśmy odcięci, super. Ja miałem ich odciąć, a my zostaliśmy odcięci.
Radzicie tutaj, chociaż nasze dywizje przez dłuższy czas powinny wystarczyć. By się przydało, żebyśmy jednak tutaj trochę więcej mieli połączeń. W ogóle tutaj z kolei, połączenie kolejowe gdzieś, jakby widzę, więc raczej istnieje. Chyba będziemy teraz rozwijać nasz zamek. Na potężny latający zamek. Okej. Bum, 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 bum. Dobra, przejmujemy to. Tylko jeszcze jest coś takiego, że my dochodzimy do tej granicy, więc zgaduję, że będzie jakiś opór. Oby był. A nie, żeby po prostu nic nie było. W międzyczasie trochę tutaj badań. No. Bardzo, ale tu bardzo odcięliśmy tamtych. No i koniec. Bierzemy wszystko. I teraz szybko na ten front. Ale dziwnie się ustawia. No, chyba jest jakiś błąd. Dobra, tutaj główne siły, a tutaj mniejsze. Na Singapur. I maksymalny atak. Co nie rozumiecie w maksymalnym ataku? Teraz zgaduję, że albo umarło im strasznie dużo dywizji Niemcom, albo po prostu mają słabą obronę. Chyba umarło im strasznie dużo dywizji, nic nie mają do obrony. Okej, okay, i za chwilę Singapur zdobędziemy. Jej. Nasze. Nice. I Singapur. Zdobyty. Bum. Jesteśmy teraz z Wielką Republiką Kokosową. Okej, okay, co tutaj mamy? O, remove rural insurgency. Insurgency, tak. Czyli powstanie. Tak, możliwe, że niektórym się nie podoba to, że żyją w państwie teokratycznym. Jesteśmy? No, nie, mamy tutaj ideologię kokosów. No, to nie. Myślałem, że mamy teokrację. W międzyczasie. No, ciągle idziemy w te gospodarcze decyzje. Zgaduję, że jesteśmy trochę cofnięci w innych. Dobra, nasi sojusznicy nas chronią, poza tym. No, jakoś nie wygląda na to, żeby się desantowali. Jak to wygląda z tym? Już jesteśmy w następnym roku, więc to oznacza, że możemy już zaatakować. I czy jak zaatakujemy, to znowu się stanie to, co ostatnio? Okej, okay, wezwaliśmy ich. To już trochę więcej dywizji jest. No ale nadal udaje nam się przepchnąć. No, trochę słabiej już to wygląda, ale to nie moja wina, bo ktoś postanowił, że najlepiej będzie, jeżeli jednak wyjdzie z wojny, kiedy mieliśmy ją wygraną. A teraz to nic, ponieważ tamci przyszli. No. Teraz tamci przyszli i nic nie zrobimy. Nie cierpię was. To ewidentnie tutaj są dywizje komuny. Chociaż nie. Tak różnie jest ustawione. A jak to wygląda z tym. A, bo tych jeszcze atakujemy. Okej, okej, okej. Więc może by się przydało tutaj wysłać jakieś
dywizje, żeby się tym zajęły. I dołączymy w takim razie do waszej wojny. Może się uda nam coś przejąć tutaj. Okej, no niestety, ale Chińczycy tutaj strasznie, strasznie przyjmują ten teren. Więc by się przydało, żebyśmy my jakoś sobie tutaj zaznaczyli. A wy idźcie na ten rozkaz. Okej, przegrała która frakcja? Ci, ale nie mam żadnych punktów. Okej. Mamy jakieś tutaj klejmy? Coś takiego, co możemy wziąć? Nie, nie mamy jeszcze. Okej. Mark of States, transfer. Wow, co by się spodziewał, że uda im się to zrobić? Okej. Ogólnie chyba my możemy już kolejno zrobić? Nie, bo musimy Birmę mieć. No. Ale teraz, gdy to mamy, możemy wrócić na dywizję. A Tybet wygląda na to, że jest w wojnie. Oni już są w tej wojnie. Więc można byłoby spróbować tutaj ich podatakować. Czy oni są w wojnie z tamtymi? Nie, nie są. Tutaj widzę, że dołączyli się do tej wojny, teraz nam nieco bardziej pomagają. Z tym podkreśleniem, że nieco. Tutaj włączmy szyfr i może coś to nam da. Nie widzę zbytnio. Część naszych samolotów nie jest w ogóle na miejscu. Przebiliśmy się. Okej. To da się już bardziej zrozumieć. A gdybyśmy tylko mogli wykorzystać tą lukę. No już aż tak dobrze nie pójdzie z wykorzystaniem tej luki. Ale wygląda na to, że komuna dosyć łatwo upadnie, dlatego że właśnie zaatakowali ją z każdej ze stron. Zaraz, kim teraz wywalczycie niby? Nie wiem, ale... O, masz los. To jest chyba... Ten playthrough, kiedy... Myślałeś, że może jednak wszystko pójdzie normalnie, a okazało się, że wszyscy byli kompetentni. I mamy potężne Niemcy, mamy potężną Ententę. I tyle. Myślałem, że trochę komuna będzie lepsza. Okej. Chciałem, żeby ta seria trochę dłużej potrwała, bo możemy podbić ją całą Azję, ale żeby to zrobić, widzę, że jednak się to nam nie uda. W takim razie wydaje mi się, że jak podbijemy sobie tą Birmę, no to na tym zakończymy. No, ostatnio to nawet nie mogłem zniszczyć Syjamu, więc to przynajmniej trochę do przodu jest teraz. Ale widzę, że tutaj mamy problemy z przejściem przez tylko Coconut Conferences. Ale tutaj widzę, że trochę jest duży opór, ale się uda nam przebić. Więc tak, więc właśnie no Birma upada. Co my możemy tutaj sobie dodać w takim razie? Bo mamy trochę punktów. Żeby coś do tego gościa. Mamy tych samych gości, więc nie ma różnicy. No. W głównej mierze mają tutaj fortyfikacje, które powodowały nam, że mieliśmy problemy. I to jest ta największa różnica między tym, co było wcześniej, a co to jest teraz. Tutaj mają tak, tu mają trójki.
Więc jakbyśmy wtedy zaatakowali, to może by szybciej nam poszło, a tak to musieliśmy trójki niszczyć. Dobra, coś jeszcze mamy takiego ważnego? Niezbyt, mamy tylko teraz takie mniejsze już rzeczy, mniejszego płazu. Okej. Doktrynka, zawsze fajnie ją dodać. Mamy już coś, mamy już tutaj. No, naprawdę dobrze nam poszło, dobra. Dawajcie bardziej agresywnie. Przejęliśmy tutaj już większość Birmy. Oczywiście jeszcze jest druga linia obrony tutaj, ale widzę, że nic nie ma. Oraz też tutaj możemy sobie dodać kilka dywizji, żeby przeszło. Góry też są trochę wkurzające, tak jak cieśniny. Tylko cieśniny usuwają tobie rozkaz, a góry po prostu nie tworzą nawet rozkazu. Więc fajnie jest, jeżeli się po prostu też tymi górami tak się trochę człowiek nie bawi. Ale to, co zauważyłem, zazwyczaj jest błąd, kiedy się ustawia manualnie te góry, bo to jeżeli jest jakiś region, który po prostu nie można wejść, że na przykład jak pustynia, to jest wszystko ok, ale jeżeli się manualnie ustawia, że nie można przejść pomiędzy tymi prowincjami, no to wtedy zazwyczaj to powoduje problemy. Nie chcemy od was dywizji, szczerze. Okej. W takim razie czas na atomową Republikę Kokosową. Okej, wchodzimy już do komuny, no. Komuna od tej strony, ona przez pewien czas jeszcze daje pewien opór, ale później już tego oporu nie ma, bo tutaj jak tutaj idziemy do Kalkuty, to Kalkuta to już jest taki region, który jest, ale to bardzo łatwy do przejścia. Okej, to nie jest mój pokój. What? Rosja? Zaatakowali znowu Rosję? Lol. Zaatakowali znowu Rosję, przez co przegrała. Okej. No. Second Russia. Teraz jeszcze atakują tych. O, masilo. Zdążyliśmy do najgłupszej frakcji na świecie. O, jeszcze to Ukraina tyle zdobyła. To jest papet ukraiński, wow. No, ci nie dostali, to już słabo, ale okej. Jakby co, nie będę dołączyć do tej wojny. To nie jest to playthrough, które bym chciał prowadzić wojnę światową jako Republika Kokosowa. Ogólnie 41 rok, no to to już jest ten rok, kiedy już kontentu za bardzo nie ma, więc okej, więc niech się tutaj tylko zajmą tymi dywizjami i przejdą mi trochę tych dywizji, żeby tutaj jednak poszło. Dobrze, że zrobiłem sobie te Marines, bo teraz jak przekraczamy te rzeki, to nie jest aż tak źle. Tylko jakbyśmy tutaj już trochę lepiej ustawili. O, i Bhutan jest z nami? Nice. Okay. Tutaj nie. Zawsze zapominam, że to mi pokazuje to, żebym zrobił to na Marinesów mam wykorzystać. O, jeszcze raz się tutaj wyładował. Okej, okay, zorientowałem się, że w sumie już nie mamy manpowera. Okej, okay, w głównej mierze już za chwilę powinniśmy ich pokonać. I przez to, co widzę, co się dzieje na świecie i raczej nie uda nam się wyjść z wojen, bo chyba wyjście z tego nie oznacza, że wyjście z innych wojen, to raczej już nic nie zrobimy. No, Japonia, że tak powiem, na tyle jest mocna, że te staki tych dywizji to nic nie, przez dłuższy czas nie zrobią, a ja też, przez to, że jestem z tamtymi w wojnie, to nic też nie zrobię. Okej. Okay. W takim razie przejmę tylko o te rzeczy. Chociaż dalej i tak bym poszedł. Przejmę te rzeczy. A
to oddamy w głównej mierze Rażowi, bo wydaje mi się, że to on najwięcej robił podczas tej wojny. Tak. Zawsze mógłbym sobie. Teraz pobawmy się w międzyczasie. Mógłbym zrobić sobie takie, że. O, bo tutaj mają klejmy, no to im oddamy. Nepal miał. Więc przyszlimy, a tutaj też miał Nepal, więc już tak zróbmy. Tutaj miał Tybet, więc Tybetowi oddajmy. I tyle się zbawienia. A ogólnie rzecz biorąc, to teraz możemy dokończyć tylko ten cel narodowy i zrobimy to. I to w głównej mierze chodzi o to, że po prostu pisze, że dostajemy kory na wszystko i że możemy atakować i w ogóle takie śmieszne rzeczy. Ha, 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 hi, hi, hi. Więc tak, tyle jeżeli chodzi o tą serię. Wiem, że jak robią tę serię, że możesz przejąć wszystko, to po pewnym czasie człowiek się nudzi, bo wiadomo, że wy też nie chcecie oglądać przez tak długi czas coś, co po prostu polega na tym, że ja między odcinkami w głównej mierze buduję. Tutaj się oni widzą, że zdesantowali, więc musimy tutaj wysłać i się tym zająć. Ponieważ nie powiem, ale to jest nasz teren. Dlaczego przyjęliście nasz teren? To nie jest tak, że my ukradliśmy go. A w międzyczasie tutaj sobie jeszcze dajmy. No i tutaj trochę manpowera nam pójdzie. Tutaj raczej się nam nie uda skorować to, ale chyba powinniśmy dostać na inne tereny kory, więc nie powinno być aż tak źle. I widzę, że się. Wow, ale ich wypierają. Co się stało? To są moje dywizje. Część idzie, część jedzie. Co tutaj się dzieje? Okej, kolejny gościu, zawsze chętnie. I co tutaj? O, mamy lepsze karabiny. Jakby miało to znaczenie teraz, ale już to zrobię sobie. Okej. Więc jednoczymy tą, jeżeli chodzi o Azję. I oczywiście tutaj mamy decyzję, że albo dostajemy, że dostajemy tutaj, zamieniamy się w jakąś krainę szczęśliwości, albo że takie, tutaj jest fajnie. No, w głównej mierze to by było, gdybyśmy takie, że to jest tyle, a ja powiem, że zamieniamy się w krainę szczęśliwości, więc teraz jesteśmy królestwem, kokosowym, świętym kokosowym królestwem. O, takie piękna nazwa. No i dostajemy kory na wszystko, więc to też byśmy musieli zdobyć, ale już takie, dobra. I tak byśmy musieli z nimi walczyć. Więc, jak mówiłem, tutaj tak to wygląda. Gdyby Japonia nie była aż tak mocna, to może byśmy mogli coś porobić jeszcze. Tutaj w głównej mierze, z tego co pamiętam, to nie wiem, czy się zmienia nazwa. To jest chyba tylko, że takie, o, gratulujemy, udało ci się. Więc tak, więc nic więcej. Co najwyżej spróbujmy tylko wypchnąć tych, bo widzę, że są tutaj Czesi. Nie, to są Polacy. Okej. Jest ich dosyć sporo, nie powiem, ale nie, nasze dywizje pokazuje, że sobie dadzą z nimi radę. Więc powinniśmy ich wypchnąć, tylko musimy najpierw tutaj ich trochę podciachać, bo widzę, że jestem z. No właśnie. No, ta dywizja o dziwo i organizacja nie zlatywała. No, jak będziemy co chwila ich atakować, to powinniśmy sobie poradzić. Tutaj mamy jakiś rozkaz na butanie. A, bo Nepal nie jest z nami? Nie jest z nami, wow. To jest główny powód. To powinniśmy oddać Butanowi tamto. Ale już za późno. Okej. Więc za chwilę powinniśmy ich wypchnąć, bo
to chwila ich odpychamy. Tak, i napalm. Tak, znakomity cel narodowy. A, chyba jeszcze na Birmie nie mamy z tego, albo chyba już nam dało, tylko po prostu mamy. Tak, mamy już, więc nie ma problemu. Dobra, chcę tylko ich wypchnąć, żeby już nie było, że takie, że na koniec odcinka już, żeby nic nie było. Tutaj mamy jakieś wolne fabryki dzięki temu, że przyjęliśmy. No ale w głównej mierze byśmy teraz po prostu masowo produkowali dywizję. Byłaby masowa produkcja dywizji na armię przeciwko Japonii, ale to... Wiecie, jakbym grał sam dla siebie, tylko żeby to zdobyć, to mógłbym po prostu sobie to robić, bo mógłbym coś innego. A tak to muszę jeszcze komentować, więc nie mogę się na innych rzeczach skupić, bo to trochę taki przypał, żeby coś innego robić, jak się nagrywa. Okej, tutaj udało nam się, raczej się nam nie uda tego. Tak więc, tak wygląda nasze państwo. No, myślę, że po prostu to jest takie typowe drzewko, które trzeba strasznie dużo mieć czasu, jeżeli chodzi o budowanie armii. Tutaj jak nas zaatakowali, to zobaczcie, jak coś, co się dzieje. Wysyłają dywizję do Mongolii. W sumie mogą, ponieważ mamy to połączenie. Chyba bym wybudował w takim razie tutaj kolej. Tak, bo tutaj mamy górę. Tutaj mamy, udało nam się zrobić takie lekkie połączenie i teraz dzięki czemu możemy przesyłać sobie dywizję. Bo tak to byśmy mieli blokadę. No i tak naprawdę nie chcę już nawet aneksować tych reszty państw, bo to mówię szczerze, nic się nie zmienia, to jest po prostu, że jesteśmy duzi, że my chyba jeszcze mamy tutaj do Syberii. Więc to jest typowe takie, że połączenie całej Azji. Więc wojna, o dziwo te playthrough tutaj mamy, że na przykład oni wygrywają, co jest dziwne. Niemcom się udaje tutaj porobić, też jest dziwne. No Kanada trochę wolno to robi. Rosja została pokonana. No, Middle Africa się nie rozpadła. No naprawdę dziwne playthrough. Dużo szczęścia mieli te frakcje do międzynarodówki, do Rosji. No, wow. Nie sądziłem, że tak kiedykolwiek coś takiego widziałem. Osmanowie są w sali? Więc gdybym nie grał państwem, które tak naprawdę miało ich wszystkich rozwalać przy tym, jak oni mieli mieć wojnę, no to może by miało to więcej sensu, ale niestety nie jestem z nimi. Więc trochę słabo. A jeżeli chodzi o jakieś kolejne playthrough, no to wiadomo, że ostatnio jakoś nie pisaliście, więc będę musiał po prostu sam znaleźć zapewne, albo jakiś stary komentarz zobaczyć, czy jest aktualne. Więc tyle z tej serii, z Zonitragol. No to, cześć!